I teraz weszliśmy na antenę i jesteśmy na antenie i będziemy teraz na antenie antenować się jak ta Atena, co z tej głowy Zeusa wyszła. Co ja za głupoty gadam. No chyba się nasłuchałem. Antena z głowy Zeusa. Co, co? Antena z głowy Zeusa, coś tu ktoś mitologii nie przerobił dobrze. No antena od teleodbiornikosa, że tam się telewizor, a nie, teraz te telewizory to są, teraz mają być inne. I w zasadzie to nie powinno się zmieniać anteny, to wtedy się człowiek odłączy od tego cholerstwa. Ale to wiesz, że minister cyfryzacji jest. No i odmowy nienawiści. No właśnie. Ale to nie jest to wejście załadowane. No widzisz, no święta idą, wszystko się sypie, to pogadaj głupoty jeszcze, a ja poszukam tego prawidłowego wejścia. Jak głupoty? To same konkretne rzeczy możemy mówić. No dobrze, to już znalazłem. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja sobie jeszcze wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza imana. Śpiewa piosenkarz, że Wałęsa odejść, to ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenkarz. Ty uważasz, że nas nie powinniśmy, to niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy Wałęsie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę, co? No, się odpiew do No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Precz z komuną! O, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Idźcie w cholerę, platfusy. I cała reszta zgrai. No dobra, no to co? Zaczynamy konserwę po tej stronie Abolissimus, a po tamtej? Kreator. Jest dzisiaj 18 grudnia. I już po 22.22. Tematów od groma. No i co? No, oddaję ci głos, bo zapomniałem, o czym mamy mówić. No, coś podobno o ZUS-ach mieliśmy wspomnieć. To tutaj a, o ZUS-ach, no tak. No to już mi się humor poprawił, że wchodzimy na antenę, że tutaj ze słuchaczami będziemy obcować w jakiś sposób za pośrednictwem eteru, fal radiowych, no dobra, fal internetu, a ty mi musisz przypominać, że mnie do ZUS-ów wzywają. Życie to nie bajka, jak to mówią. No, życie je bajka. No tak, no. Parę to ja może tutaj, bo mi się przypomniało, jak ostatnio oglądałem odcinek Family Guy'a i tam była taka wstawka, jedna z tych takich idiotycznych wstawek, i było, to jest tak smutne jak niemiecka bajka. I ta niemiecka bajka polegała na tym, że dziecko tam dłubało sobie kciukiem i matka mówiła, że jak będzie dłubać kciukiem, to mu zrobi coś niedobrego. A to dziecko dalej dłubało i matka obcięła mu kciuki. To jest właśnie niemiecka bajka. No to, słuchaj, wiesz, że mnie to bardzo pozytywnie nastraja. Bardzo mnie to pozytywnie nastraja. A wiesz, że kto podniesie rękę na ZUS, temu ten ZUS tę rękę odrąbie. No,
ja mam nadzieję, że wzorem imcia Grzegorza Sowy nie trafi mi się taki los. Ale póki co, no kilka tygodni temu napadła na mnie skarbówka i wyciągnęła ode mnie, zabrała mi ponad 1000 zł i jest mi bardzo z tego powodu przykro. Ale powiedz, że najpierw oni stwierdzili, że wszystko było okej, rozliczone. No wszystko było okej, a po 2 latach się okazało, że nie jest okej i że mam oddawać moje własne pieniądze. A teraz jeszcze ZUS jakiś na mnie napada. Wszystko do dupy, panie, nic się nie układa, jeszcze te wszystkie rządy takie niedobre, parszywe, oni chcą cenzurę wprowadzać, znaczy ten urząd do spraw mowy nienawiści i w ogóle będę tupać nóżką w podłogę i tak nikt nie usłyszy i co mi zrobią, no nie wiem, no wezmą seryjnego teraz to już... Bomberman. Teraz to już inaczej, teraz to już otwarcie. Nie, wszystko do dupy, nic mi się nie podoba, nie wiem. Nawet na narkotyki mnie żadne nie stać, to bym się przynajmniej wziął, ućpał, byłbym zadowolony przez chwilę. Byś poszedł do Palikota, by cię przytulił do swojego łona. A nie, to Grodzka by się przytuliła do swojego łona. Przytulić to bym się przytulił, ale na pewno nie do łona i na pewno, znaczy do łona może tak, ale na pewno nie Grodzkiej. Grodzkiego. Grodzkiego. Ani od no to, jak to nie, tak narodzisz to tutaj, nie. To może tego, podziękuj sponsorom, to może się znajdą kolejni, którzy wesprą swoją walkę ze skarbówką. No, z całym systemem. Właśnie, to dziękujemy jeszcze raz Maciejowi z Kościana bardzo serdecznie, dziękujemy Krido, dziękujemy Precz z komuną, dziękujemy Mateuszowi, który też krzyczy Precz z komuną. Oczywiście odpowiadamy teraz i zawsze, bo ta komuna cholera wredna się nie skończyła i mnie teraz ciągnie po tych swoich urzędach parszywych, wrednych i złych. I będę płakać. I nóż się w kieszeni otwiera, a ja nie mam żadnego ołowianego urządzenia. I se puszczę dżingla, a co? Impossible! Uciszcie się, waszmościowie, bo straż mnie ich skąd budzić. Uciszcie się, waszmościowie! Zapraszam, waszmościu, na mały guzdycze! Druga kolejka. Zdrowie! Co to za zły sarmatyzm i w ogóle jakieś tutaj konserwatywno-faszystowskie odzewy? No sej, nie udało się zatrzymać faszyzmu tym lewakom, tak? Chociaż to z faszyzmem nie ma nic wspólnego, no to jak się... To jest bardzo ciekawy problem, no bo jak się zatrzymuje coś, co nie pędzi, albo czego nie ma, no to trudno to zatrzymać, tak? Wyimaginowany wróg najtrudniejszy jest do zatrzymania. No właśnie. To mi się przypomina te jednoosobowe zamieszki. Które? No kiedyś wspominaliśmy o jednoosobowych zamieszkach w Jeleniej Górze, czy coś tam, że kogoś aresztowali, bo zrobił jednoosobowe zamieszki. To tak mniej więcej to miał... To stare dzieje. No to tak to jest pełno różnych sytuacji. A wiesz co, Jabol, mnie martwi, że niedługo będziemy musieli robić konserwę a la Beata Jaworowicz, tylko ty masz długie włosy, więc ty będziesz tą Jaworowicz. Będziemy robić rewizyty dawnych spraw z konserwy, które poruszaliśmy, że komuś tam coś się stało, bo jak tak czasami przeglądam archiwum, to się okazuje, że jest nic lepiej, a jest nawet gorzej w niektórych sferach. No niedobrze. Powiem ci, że co do Jaworowicz, to ja no mogę ją zagrać, no w sukienkach już przecież łaziłem, znaczy oczywiście tutaj... słuchaczom starszym i lub bardziej łatwym do zaszokowania muszę wyjaśnić, że to było na scenie oczywiście i nie na poważnie. To nie. Ja mam dość wszystkiego! Dość! No i tym samym można by przejść do kolejnego tematu. Takiego amerykanieckiego trochę. A, że od razu o broni mamy tutaj. Ja bym jeszcze coś wspomniał z okazji, że 5 dni temu był 13 grudnia o jaruzelskim herbu Wrona. A to poczekaj, to czy ja mam tu jakiegoś dżingla pod ręką? No, na razie nie mam, ale no to mów.
A ja tutaj poszukam jakiegoś fajnego dżingla. Znaczy zacznę humorystycznie, bo kiedyś artykuł pisałem o tym dosyć dogłębny, porównując dokonania Pinocheta i Jaruzelskiego i diametralne różnice wychodzą. Także jedyne, co łączy tych panów, to okulary. I to w sumie Pinochet miał bardziej markowe okulary niż Jaruzelski. Jaruzelski był byle jakim spawaczem, tak? Herbusie Ślepowron. A teraz jeden z urzędników ważnych się nazywa Ślepokura, tak? O Boże, to popatrz, wszędzie wraca komuna, nawet w nazwiskach. Wszędzie, no symboliczne. Symboliczny. A Boni to po kim to jest? Jakiś Boni był w czasach rozbiorów. Czyli Boni, czyli on ma TW znak, no. On był TW? No oczywiście, no nie wiedziałeś? Ale ja się gubię, tyle tych TW było. No wszystkie Bolki, tak? Ej, ale jak była encyklopedia białych plam i tam jest o solidarnościowcach tych zasłużonych, o których się zapomina, to może trzeba by też przypomnieć o tych wszystkich TW, encyklopedia TW i taka dwa razy grubsza by była. Słuchaj, byłaby ogromna, ale białych plam to jest bardzo dużo. Na przykład nikt nie mówi o obozach koncentracyjnych PRL-u. A przecież były takie. I to nie tylko w latach 40. i na początku 50., gdzie tych AK-owców tak mordowano, ale także właśnie w stanie wojennym. Były specjalne wojskowe obozy odosobnienia i tam najgroźniejszych solidarnościowców internowano właśnie w takich obozach, gdzie to już nie były przelewki. Nie pij sobie herbatki. Dla zwykłych internowanych nie były przelewki w więzieniach, a co dopiero dla takich. No nie wszyscy mieli tak jak Wałęsa, że kurczaczki, alkohol zachodni i tak dalej papierosy. I wszystko na miejscu, no. Nie ma tak. Życie to jebajka. To nie jebajka. Właśnie życie to jebajka właśnie. A, no to chyba, że tutaj kondominium i te sprawy. No i tutaj przypominamy oczywiście młodszym słuchaczom, że kondominium to nazwa, która nie ma nic wspólnego z kondomami, ale z dymaniem już tak. Znaczy no na poziomie państwowym. No, no tak, no. Powiedzmy, że ta niewinna nasza ojczyzna jest jak taka młoda panienka, która się niestety wypięła, jak na filmie takim nowoczesnym, co kiedyś był nazywanym bawarskim kinem. Heidi. Heidi Kench. Ja. Z jednej strony, prawda, kacapy, a z drugiej takie inne. No, to... Cóż, chyba by nas zamknęli za mowę nienawiści. My już tutaj jesteśmy niecyfrowi, konserwatywni, w ogóle mamy mikrofony niecyfrowe, to w ogóle nas niedługo zamkną w ramach cyfryzacji całego świata. Także, dobra, jeszcze chwilę o tym Jaruzelskim i przejdziemy do jakiegoś przyjemniejszego tematu jak strzelanie i islamski patrol. No. Brać ich na tortury, no to tego. Tutaj kiedyś, jak często porównują Pinocheta do właśnie Jaruzelskiego, to się mówi, że to tam on taki był zbrodniarz i w ogóle, że więcej niż Jaruzelski miał ofiar, tylko że się nie wspomina, że w Polsce w zasadzie Solidarność pokojowo walczyła o to, żeby zmienić system. A w Chile tam komuniści wywołali regularną tysięcy. Wojnę domową. Słucham? A tam komuniści wywołali regularnie. No mówię, że tam było kilkanaście tysięcy szkolonych w Enerdowie komuchów, którzy zostali przetransportowani z Kuby na życzenie Allende i gdyby nie efekt zaskoczenia, to sądzę, że Pinochet wcale by tak gładko nie wygrał tej potyczki, która się dosyć szybko w sumie skończyła i dzięki temu ofiar było tylko tyle. I ofiary często też się liczy, biorąc pod uwagę ofiary również po stronie wojsk Pinocheta, bo przecież zginęło 1500 żołnierzy armii chilijskiej, którzy tam robili porządek. W regularnej wojnie. Cały czas tak, trzeba to podkreślać. Tutaj ofiary były w podobnych ilościach po obu stronach, ale oczywiście się zawyża i z tych 3-4 tysięcy się nagle robi 10, 20, a jak jeszcze tam mnożnik komunistyczny dodadzą w Europie, to nagle wychodzi tam 50 tysięcy prawie tych ofiar. Także my się trzymamy udokumentowanych danych i to jeszcze tych takich bardzo niekorzystnych, czyli 3-4 tysiące.
Także i to nie porównujmy stanu wojennego, gdzie w zasadzie wprowadzono go według fanaberii Jaruzelskiego i ludzi bojących się utraty władzy, a tam była regularna wojna w zasadzie przez tydzień. No i trzeba jeszcze zwrócić uwagę, że bardzo wiele sytuacji, kiedy w Polsce, kiedy nieznani sprawcy powodowali śmierć opozycjonistów, niekoniecznie jest wliczane w ofiary, bo nieznani sprawcy. Nie liczy się tych setek ludzi, do których nie przyjechały karetki, bo telefony były wyłączone przez wiele miesięcy. Nie liczy się ofiar głodu. Nie liczy się internowanych wszystkich, bo te obozy... Niektórzy byli w ciężkich warunkach internowania, tak. Więc oni tam często umierali na zawał, czy jakieś, kurcze, sprawy i tak dalej. Mówi się o około 10 tysiącach internowanych, ale zauważmy, że nie są podliczane, nie są w ustawie odszkodowania podliczone te wojskowe obozy odosobnienia. Porozmawiamy o nich niedługo z człowiekiem, który już u nas występował, a który był internowany właśnie w takim obozie, ale to niedługo. Nie mam terminu umówionego, więc nie będę mówić konkretnie i konkretnie porozmawiamy o tym później. Nie liczy się 600 tysięcy do miliona osób, które wyemigrowały wtedy z kraju. No wiesz, z Chile tam te 15 tysięcy czy 20 komunistów też wyemigrowało. No to porównanie ogromne. No wiesz, jak już porównujemy, no to porównujmy wszystko, także efekty, bo w Chile raczej efekty są pozytywne tych zmian, a u nas to recesja przez 10 lat, która zresztą doprowadziła do hiperinflacji na końcu. To jeszcze Jaruzel złamał duch narodu, złamał naród. Rosjanie nie weszliby, to wiadomo, to jest jasne, oczywiste, jest w dokumentach, a cały czas panuje mitologia jakaś, że mogliby wejść. Jaruzel błagał na kolanach, żeby weszli, a oni liczyli się. Coraz więcej dokumentów na ten temat wychodzi i to jest jasne na papierze. Tu jeszcze jeden mit by trzeba obalić, bo tam, że niby stali nad granicy, stali nad granicą, mówmy po polsku, stali nad naszą wschodnią granicą, ale oni przecież stali nawet jak były strajki, także oni tam sobie robili zgrupowania w razie czego i to bardzo często, więc jak tym bardziej wybuch stan wojenny, oni tam stali po prostu, bo nie wiedzieli, co ten Jaruzelski będzie robił, więc była tam jakaś mobilizacja, manewry i tak dalej. Słuchaj, to jest tak zwana doktryna demonstracji siły. To zawsze robili. Jak były lata 70. i tam jak były strajki w Ursusie, to oni wtedy też się mobilizowali. Wtedy ktoś mówił, że wejdą. To była wewnętrzna sprawa w garażu. I mamy telefon. O, świetnie. Dobry wieczór. Precz z komuną, Moskarze. Teraz i zawsze i na wieki wieku. Czy mógłbyś odrobinę podgłośnić mikrofon albo przybliżyć słuchawkę? Zaraz podgłośnię. O, idealnie jest. O, słychać świetnie teraz. Aha, no to dobra, no to nie muszę podgłośnić. Czekamy na pytanie. Pytanie do ojca prowadzącego, tak? Którego? To znaczy pytania jako takiego to może nie mam, ale z tym Jaruzelskim to ja mam co do niego trochę odmienne zdanie, bo sam stan wojenny oczywiście trzeba ocenić negatywnie, ale trzeba sobie też popatrzeć na, no, z tego punktu widzenia tak samo tą rewolucję w Chile trzeba ocenić negatywnie, no bo podobieństwa jednak są. I chodzi mówimy o podobieństwach, że efekty inne. I chodzi niewątpliwie o to, że no ludzie zginęli, prawda, tam trochę więcej nawet, no ale tutaj się nie wlicza, tak jak żeście mówili, wielu rodzajów ofiar, z tym, że no wiadomo, że Jaruzelski nie miał za bardzo pomysłu na to, co zrobić z tą władzą, którą powiedzmy w jakiś tam sposób sobie sam wziął w pewnym momencie, ale trzeba też pamiętać, o czym, to znaczy ja osobiście o tym wiem z przemówienia Korwina, więc nie wiem, czy to jest dobre źródło, ale
Korwin na którymś ze swoich przemówień powiedział, że do 1984 roku w MSW byli agenci sowieccy, prawda, dopiero w 1984 roku Jaruzelski poważył się, prawda, usunąć agenta sowieckiego z MSW. No przepraszam bardzo, ale Jaruzel sam był agentem sowieckim i jest tylko Sowietem w polskim mundurze. I Korwin jako taki jest znanym rusofilem, znanym też obrońcą Jaruzelskiego, jego znajomym, więc trudno no, możliwe, by... Nie, no możliwe, oczywiście, ja tutaj nie przeczę, ale jednak no, Korwin jest zwolennikiem ogólnie rzecz biorąc, on powiedzmy żałuje i ma za złe Jaruzelskiemu, że on nie zrobił wtedy faktycznie tego, co zrobił Pinochet. Prawda? No bo wytłumaczmy jedną rzecz, bo wielu ludzi, że tam Jaruzelskiemu przeszkadzano. Jaruzelski był do szpiku socjalistą, nawet komuniści, którzy byli na jego przemówieniach, bo on tam czytał z kartki zawsze przemówienia, bo on sobie sam, znaczy on sam podobno część układał z nich, ale zawsze czytał, bo po prostu tam plena wypisywał tych wszystkich sloganów, że później i tak musiał czytać. I wszystkie przemówienia Jaruzelskiego były do szpiku socjalistyczne po prostu. To był człowiek, który wierzył, że ten system może sobie trwać i trwać, taka komuna, i że wolny rynek i wszystkie tego typu rzeczy to w ogóle jest jakaś fanaberia. Zresztą on tak samo jak zgodził się na ustawę Wilczka w pewnym sensie, bo on tam zawsze miał do samego końca komuny jakiś wpływ na tę władzę, to przecież on to w zasadzie robił dla świętego spokoju. Dobra, róbcie sobie tam co chcecie, to i tak nie wypali i musimy trzymać te wojsko w gotowości. No to na pewno tak, ale ja bym tutaj, nie wiem, nie mówił to w ten sposób, że on jednak ideowo to kształtował, bo no jednak trzeba przyznać, że całe przekształcenie Polski, które nastąpiło w 89-90 roku, no to była fikcja i to chyba wszyscy się z tym zgodzą. No, ale to było na takiej zasadzie, że dajemy na chwilę luzu, żeby ludzie nas nie powiesili jak w Rumunii, Czałszewsku, czy tam nie rozstrzelali, pod warunkiem, że za parę lat wrócimy z powrotem do tego samego i będziemy doić tych ludzi z tego, co się dorobili. Ale przecież Solidarność tak zwana, to przecież też byli agenci. I ci agenci... Ale ty mówisz o drugiej Solidarności, bo pierwsza Solidarność była faktycznie ruchem oddolnym, co zresztą zaskoczyło władzę, ta skala tej Solidarności, a druga Solidarność była ustawiona, żeby to kontrolować. Ta po stanie wojennym, co powstała, reaktywowana już przez ludzi, którzy byli sprawdzeni. No to ja zacznę od początku, żeby, prawda, wyjaśnić mnóstwo mitologii. Przede wszystkim właśnie, pierwsza Solidarność była inspirowana, jej wybuch był inspirowany, ale... nie był prowadzony. Solidarność była właśnie ruchem oddolnym, który się wyrwał ze smyczy, zerwał ze smyczy i który mógł obalić system. Sowiety się z tym liczyły, bo to było 10 milionów zorganizowanych ludzi. To nie było 10 milionów jednostek, które... bo jako jednostki to władza się ich nie bała. Ale to było 10 milionów zorganizowanych ludzi, którymi na czele było kilku agentów, w tym Bolek, a mimo to oni się bali, bo się nie dało tego sterować. Pomimo tego. No jak się nie dało, jak przecież już w rozmowach sierpniowych, o ile dobrze pamiętam, nawet jest taki film na YouTube nagrany z tego, czarno-biały, z tych rozmów, Kiedy to już Wałęsa został przewodniczącym i w zasadzie zaczął kręcić po swojemu i tam, prawda, inni liderzy Solidarności już od tego umyli ręce. Już nie pamiętam dokładnie, bo to z rok temu oglądałem ten film, ale tam było przecież, że Wałęsa z tym kierowcą coś tam jeszcze, że nie zabrał na rozmowy innych tam przedstawicieli Solidarności, tylko kierowca, nie wiadomo dlaczego, z Wałęsą się tam udał, nie? No właśnie kwestia także... jest taka, że do takich sztuczek musieli się uciekać i pomimo takich sztuczek cały czas ruch był niebezpieczny, nie dało się go rozbijać. Dopiero wprowadzenie przez długie miesiące różnych prowokacji
z czego największą była ostatnia, czyli prowokacja bydgoska w 81, było ogromnym zagrożeniem. Miało na celu to, żeby zmęczyć ludzi, bo cały czas musiała być utrzymywana gotowość strajkowa, ludzie się męczyli tym. A trzeba utrzymać rodzinę i tam inne sprawy załatwiać też codziennie, no w kolejkach stać. I po pierwszym zjeździe, nie powiem jakim, bo jak się dokładnie nazywał, w październiku, czy na przełomie października, listopada 81, Solidarność zorganizowała się jeszcze skuteczniej i nie udało się rozbić tego zjazdu przez SBC-ie. No i trzeba było wprowadzić stan wojenny. Stan wojenny był przygotowywany wiele miesięcy i został wprowadzony. Internowano ponad 10 tysięcy ludzi według oficjalnych statystyk. Więcej, na pewno więcej. Planowano, brano pod uwagę internowanie nawet 60 do 120 tysięcy ludzi. I ten stan wojenny złamał kręgosłup zorganizowanego społeczeństwa. Mnóstwo ludzi wyjechało, zostało zmuszonych do emigracji, nastał głód i ogromne problemy później. Dzięki temu udało się zinfiltrować Solidarność i po zakończeniu stanu wojennego zbudować ją od nowa, ale od góry. I ta od góry zbudowana Solidarność potem usiadła do okrągłego stołu. Ale zanim do okrągłego stołu, to jeszcze oddaję ci głos, Oskarze. Ale ja jestem ciekawy jeszcze, czy zwróciliście uwagę właśnie, bo nie wiem, jak żeście oglądali może ten film właśnie z tych rozmów sierpniowych, takie nagranie amatorską kamerą, to tam też ciekawą rolę odgrywali, no, między innymi Lech Kaczyński, tam był jednym z mediatorów, prawda, czy jakimś tam ekspertem zaproszonym do rozmów. No, od tamtej pory się z Wałęsą nie lubią podobno, to wtedy się już zaczęło. No tak, ale on też tam nie zabłysł zbyt powiedzmy takimi wolnościowymi faktycznie. Ale przecież no, Kaczyński to jest wersja taka chrześcijańska demokracja, czyli taka lewica powiedzmy bardziej antykomunistyczna, ale ideologicznie niż ekonomicznie. No właśnie, no oczywiście tam też, prawda, michniki, nie michniki się przewinęły. To ci też w ogóle różowi są w zasadzie poglądowo zupełnie. No, i tęczowi. Także to też ciekawe. Z tym, że ja nie wiem, nie wydaje wam się dziwne, że wszyscy, prawda, pod tym domem Jaruzelskiego, tym klockiem komunistycznym, takim obskurnym, wystają rok do roku, a jakoś nikt nie organizuje podobnych, prawda, wystąpień czy jakichś tam demonstracji pod domem Kiszczaka, który w równie, prawda, w podobny sposób zupełnie ignoruje wymiar sprawiedliwości i się śmieje z tego wszystkiego. Znaczy, Jaruzelski sam w zasadzie chciał się wylansować i został twarzą stanu wojennego, więc powiedzmy sam na siebie to niby w pewnym sensie wziął, chociaż się do tego nie przyznał oczywiście, bo Pinochet się przyznał po latach do i wyraził skruchę za to, co zrobił źle, bo Pinochet twierdził, że zrobił dobrze, tylko pewne rzeczy poszły nie po jego myśli, stąd też część tam tych swoich podoficerów musiał ukarać. Natomiast Jaruzelski firmował swoją twarzą stan wojenny, natomiast nikogo z winnych, powiedzmy, rozjechania tam gdzieś w Szczecinie czołgiem kobiety w ciąży, czy jakichś tam emerytów, czy innych, no to tych ludzi chował za sobą, on ich bronił. Także co to za dowódca, który nie wyciąga wobec zbrodniarzy konsekwencji, no bo to jednak trzeba, oczywiście, jeśli coś się zdarzy nawet niezgodnego, bo za stanu wojennego się działy rzeczy niezgodne z prawem PRL-owskim. Stan wojenny jest wbrew prawu PRL-owskim. No właśnie, także jeśli doszło do jakiejś zbrodni i nie została rozliczona, no to w takim razie koleś firmujący to swoją twarzą i trzymający tych ludzi za swoimi plecami, żeby nikt ich nie widział, nikt ich nie rozliczył, no to no, musi przyjąć na klatę to, co się dzieje, jeśli tak działa. No. Ale jednak trzeba sobie, no, Jaruzelski był twarzą, to faktycznie, ale trzeba jednak powiedzieć otwarcie, że powiedzmy za SBC-ją
i za tym strzelaniem, za rozkazami typowymi już samymi bezpośrednio, jeżeli chodzi o strzelanie do ludzi, a nie mówiąc już o masakrze tak zwanej w kopalni Wujek, prawda? No to jednak Kiszczak stał bardziej, nie? Powiem szczerze, chętnie bym popikietował i pod jego domem, ale on gdzieś w środku lasu mieszka, to trochę słabo by tam organizacyjnie to pewnie szło zrobić. Ale mógłby się bardziej obawiać. No jakby tam się coś wymknęło spod kontroli, to policja by mogła nie dojechać. No właśnie o to chodzi, nie? Także, a jakby już się wymknęło spod kontroli, to telewizja by tam znalazła dojście na pewno, żeby to pokazać. No na pewno TVN by zaraz podał, że tam biednego, starego człowieka, który przecież nic w życiu złego nie zrobił i w ogóle emerytki przez ulicę przeprowadzał, oczywiście pałką. Tak. Bardzo ciekawe jest też to, że rok rocznie Jaruzel dostaje laurkę w Gazecie Wyborczej, mimo że Adam Szechter, tak pozwolę sobie po imieniu powiedzieć, co najwyżej mnie do sądu pozwie, niech się ośmiesza, bo lubi dziennikarzy po sądach ciągnąć. Ja bo mało ci płacenia na Adaś cały czas robi, Adaś cały czas robi mu laurkę rokrocznie, mimo że to przecież Jaruzel zrobił czystkę w 68, taką narodowościową w Urzędzie Bezpieczeństwa, między innymi, a rozciągniętą w ogóle na wszystkich obywateli narodowości żydowskiej. To wiesz, to wróg mojego wroga jest przyjacielem, tam się komuch z komuchem dogada, nawet jak sobie do gardła skakali wcześniej. W każdym razie, polecam bardzo serdecznie, Oskarze, żebyś w tym względzie Korwina nie słuchał, bo w tym względzie Korwin to, no przepraszam bardzo, ale to jest bardzo złe źródło pod tym względem. Ja bardzo. Po ekonomii jak najbardziej. Ja polecam tutaj film naszego ostatniego gościa, jednego z ostatnich gości, Grzegorza Brauna, Towarzysz Generał Idzie na Wojnę. Tam jest bardzo ładnie opisana biografia generała Jaruzelskiego, który przez pomyłkę chyba jakąś historyczną jest jeszcze generałem. Powinien być najwyżej szeregowcem. Ale mieli go zdegradować, ale coś widzę efektu. On jest zdegradowany. On jest zdegradowany prawnie, natomiast wszyscy go tytułują generałem z tych środowisk wyborczych. Nie jest. Zresztą... Ale mówili, że go zdegradowali tam przed sądem. Kiedy? Gdzie? Jedyny skazany za stan wojenny to jest chyba właśnie Kiszczak na 2 lata w zawieszeniu. A nie przypadkiem jedyny skazany za sprawę stanu wojennego, to jak gdzieś w gazecie niedawno czytałem jeszcze takiej archiwalnej, że to był właśnie syn kobiety, która została zastrzelona gdzieś tam, który wszedł na salę, prawda, i tam zaczął sąd wymyślał od tego, że prawda, od jakichś tam, że prawda, niesprawiedliwość i tak dalej, i mu dali dwa miesiące odsiadki w zawieszeniu. No to tak, na tym właśnie procesie Jaruzelskiego, Kiszczaka i jeszcze któregoś z tych generałów, Adam Słomka był. Tak, zamknięty. O. No to on chciał rzucić nawet tam chyba, czyli to było rok temu, nawet nic się nie stało. Tak. Jakoś w styczniu chyba. W grudniu. A to my też w radiu mieliśmy o tym wspomniane. No, także to... Adamie Słomce. Ale z Jaruzelskim to jest jeszcze, z tego co pamiętam, taki epizod, bo on w ogóle podobno, prawda, gdzieś tam z Sybirakiem był, prawda, jego rodzice zostali tam zesłani, on tam sierotą został, czy coś takiego, no nie? I się nabawił ślepoty śnieżnej. Tak, i to jeszcze, prawda, tam w tym sierocińcu sowieckim był i to gdzieś tam go tak zindoktrynowali, ale też gdzieś słyszałem takie głosy, że to w ogóle on, to nie on, nie? Że to jest podstawiony gość, który jest taka możliwość. Się podszywa tylko pod powiedzmy polską tożsamość, nie? Nie wiem, nie jestem historykiem, w każdym razie jest to jedna z możliwości, zdarzały się takie przypadki, że Sowieci produkowali tak zwane wydmuszki, czyli podstawiali swoich agentów w biografie innych osób. A w gazetach tych powojennych, takich jeszcze przez Armię Krajową wydawanych, a później Wolność i Niezawisłość się wydawała,
ponieważ na moja rodzina dosyć dużo w partyzantce działała, to tam kilka egzemplarzy mam, to często się nabijali, że to są popy pełniące obowiązki Polaka. Aha, no tak. Ale to też teraz jest... pop to zupełnie co innego znaczy, ale no, czy tam w muzyce pop, ale to właśnie tuż po wojnie, to jak ktoś mówił, że to jest pop, no to wiadomo, że pełniące obowiązki Polaka to był jakiś komuch podstawiony. Dobrze. I myślę, że powinniśmy skończyć temat Jaruzela, bo jeszcze trochę tego różnych tematów mamy. I... No broń mamy. No, to za chwilę. I dzięki Oskarze chwilowo i zadzwoń za chwilę. Okej, okay, ja w sumie chciałem jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz, bo to możecie też taki temat tutaj powiedzmy podczepić, bo ciekawą sprawą jest w sumie to, w jakiej sytuacji wylądowała Polska na tle innych państw postkomunistycznych powiedzmy, bo jednak sytuacja Polski bardzo się różni od sytuacji Węgier, bardzo się różni od sytuacji Czech czy Słowacji i Rumunii. I to jakaś przyczyna tego jest, dlaczego w Polsce jest tak źle, skoro tamte poszczególne kraje no jednak mają troszkę inaczej, może niektóre mają podobnie źle, ale jednak jakby ta powiedzmy bezpieka była tam słabsza albo powiedzmy bardziej niezależna od powiedzmy sił zagranicznych, no i to jednak też no, powoduje, że te kraje są no, trochę inne, no nie? Tutaj też może ten temat warto jakoś... Oj, to by trzeba tutaj przygotowania zrobić, a też powiedzmy o Rumunii mogę coś powiedzieć, bo tam sytuacja tutaj przypomina Polską, bo tam no też powiem tak, to temat wymagałby właśnie solidnego przygotowania, żeby ładnie to opisać, bo tak... żeby no to nie popełniać błędów merytorycznych. W każdym razie, ja... Nie zostawię cię tak zupełnie bez odpowiedzi i pozwolę sobie polecić najnowszą serię Grzegorza Brauna, właśnie ponownie. Powtarza się ta osoba. Pod tym względem jest po prostu nie do pominięcia, w żaden sposób jest niezastąpiony pod względem takich dokumentów, filmów dokumentalnych. Oprócz Towarzysz Generał idzie na wojnę, to polecam najnowszą serię filmów od Lenina do Putina. To są nakręcone już 2 z 4 filmów, taką wypowiedź Grzegorza Brauna widziałem i ta cała seria będzie się odnosić jak PRL, jak wcześniej, jak w ogóle komuna się przekształcała. Jak to działa, jak to funkcjonuje, dlaczego w ten sposób. I z tej wypowiedzi też dowiedziałem się czegoś nowego, czegoś bardzo ważnego. Otóż jak nazywany jest okrągły stół w historiografii amerykańskiej. W takiej historii, w dokumentach służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, tych ujawnionych. Otóż okrągły stół jest nazywany paktem Geremek-Jaruzelski. Niech to da do myślenia wszystkim fanom naszego kondominium, którzy mówią, że wszystko jest w porządku. I że żyjemy w wolnym rynku i że to wszystko, co jest źle, to jest właśnie wina kapitalizmu i wolnego rynku, że podatki są i tak dalej. To też takie historie słyszę ostatnio w pracy coraz częściej, co mnie do szału doprowadza. I to nawet od szefów to słyszę, którzy niby są tacy liberalni. Dobrze, dzięki... No to jest dziwne, no ale no, dzięki wielkie już się w takim razie... Dzięki Oskarze, my popłyniemy z tematem dalej i jak będziesz chciał, to zapraszamy ponownie. I puszczę dżingla. Hieresanuj mi tu waść! Stój, elemencie aspołeczny! Przed chwilą przeszedłem reedukację. Dostąpcie wy tej łaski. On wam to mówi! Były bandyta, przemytnik i oszust. Wywiad! Skala!
Tak. No, no to teraz, kreatorze, bardzo cię proszę o temat. Broń. Bo tu postanowiłem aktualnością trochę pojechać, bo jeszcze w międzyczasie, jak stan wojenny rocznicę miał, no to była ta masakra w Stanach. Także tutaj, no już tam nie będziemy w szczegóły się wdawać, ale ogólnie ten stan według Maxa Kolonko, którego czytałem tam artykuł o tym i wychodzi z niego, że właśnie to jest kolejny pretekst, żeby tutaj próbować odebrać prawo posiadania broni w Stanach i te sztuczne łzy Obamy, bo któryś tam z tych wietrzących spiskowe teorie mówił, że Obama sobie tam coś do oczu wkroplił wcześniej, żeby tam załzawić odpowiednio, poprzeć swoje teorie, że to musi się skończyć, to złe posiadanie broni. No, bo tu się w dygresję wpadam. Ten stan, w którym się to stało, to właśnie jest jednym z bardziej ortodoksyjnych, jeśli chodzi o dostęp do broni. Także wcale tam tak łatwo broń jest, wcale nie tak łatwo tam broń dostać, to raz. A druga sprawa, że no, koleś wszedł do szkoły, w której nikt tej broni nie miał, także no tutaj teoria Korwina o tym, że jakby ktoś miał broń, to by go może zastrzelił. Natomiast jak tu już a propos tej strzelaniny ruszamy z tematem, no to może tak prześledźmy, jak w Europie wygląda posiadanie broni, gdzie są właśnie masakry i przestępstwa z użyciem broni. No. To może tak, żeby nie drążyć tematu, bo ktoś powie, że jesteśmy bez serca, że tam o tej szkole rozmawiamy, no to tutaj przytoczymy suche fakty, powiedzmy, z Europy, na przykład Skandynawia. To jest taki temat, który zawsze jest poruszany, że tam w Finlandii więcej broni jest niż obywateli. No to kiedy ostatnio słyszałeś jakieś strzelaniny w Finlandii? No nie słyszałem nigdy. No nie, no kiedyś gadaliśmy nawet o tym, tak, że już nie przeginaj. Nie przypominam sobie. No, dwa lata temu było coś tam. A dwa lata temu? I 20 osób zginęło, tylko teraz porównajmy skalę dostępu do broni w Finlandii, a USA. USA jest podobno 300 milionów sztuk broni. To w Finlandii, jeśli by w Stanach miało być tyle broni, W Stanach to trzeba patrzeć w ten sposób, że każdy stan inaczej trzeba oglądać, bo w niektórych stanach dostęp jest powszechny, a w niektórych jest bardzo trudny, jak w Europie. No, ale to też trzeba brać pod uwagę, że w Teksasie to ludzie mają po 2-3 sztuki broni. No a w Arizonie to przypada w ogóle nie mają. W Arizonie to ponoć przypada 2,5 broni na głowę człowieka, wliczając kobiety i niemowlęta. No i emerytów. I emerytów, tak. No, no to Arizona, Teksas. No mówię, że tam to po 2-3 sztuki broni na głowę są. Także to oni biją nawet Finlandię, ale ogólnie Stany przy Finlandii wypadają blado, bo w Stanach wychodzi 1:1, bo jest 300 milionów obywateli, 300 sztuk broni jako całe Stany licząc. Milionów. Tak, miliona. 300 na 300. A w Finlandii jest tam powiedzmy te 5 milionów obywateli, a broni tam jest koło 7 milionów, więc wychodzi po 1,5 prawie na głowę w skali całego kraju, gdzie też się liczy emerytów, dzieci i w ogóle tam kobiety i wszystkich, którzy tej też broni nie uznają. Także to jest bardzo duży wynik. I teraz, bo tak się mówi, że Finlandia to jest taki wyjątek czy Szwajcaria. W Szwajcarii wychodzi koło 1:1, a jeszcze jak się wliczy, znaczy to już wliczając tę broń właśnie, też, która jest jako obrona cywilna. Na przykład w Szwajcarii dochodzi już do takich śmiesznych rzeczy, że jak ktoś na przykład popełnia samobójstwo, to popełnia ze swojej prywatnej broni, nie z tej broni, która jest jako obrona kraju. Bo ludzie tak szanują odrębność tych, powiedzmy, uzbrojeń, że ktoś, powiedzmy, ma ten karabin w szafie jako obrona cywilna, to go nie użyje, tylko użyje tego prywatnego, jak na przykład chce się zastrzelić, bo były takie historie, to jest autentyk. No. Czarny humor. No jak czarny humor? No życie po prostu. W Szwajcarii są ludzie praworządni. Skoro nie wolno mu używać broni do prywatnych celów, tylko dla dobra ogółu tego karabinu automatycznego, który ma w chacie, no to użyje pistoletu, żeby sobie zrobić krzywdę. No. Dobra. No i Szwecja. Szwecja, dobrze. Słucham cię. No w Szwecji jest ponoć, szacuje się, że jest koło 1 000 000 sztuk broni. W takiej Szwecji, która jest bardzo anty na wszelkie swobody obywatelskie nastawiona. Tylko tutaj dużą rolę odgrywa to, że zanim się zmieniły przepisy w latach 60. i 70., masa ludzi posiada broń w domach niezarejestrowaną. Podobnie zresztą jest w Norwegii, tylko w Norwegii ta data to jest 1990 rok, kiedy się zmieniły przepisy. I po prostu w Norwegii
oficjalnie jest 1,3 miliona sztuk broni na 4 miliony obywateli. Jest efekt taki, że też właśnie jest prawdopodobnie dużo więcej, bo ludzie ukrywają tę broń, którą tam no, prawie już 20 parę lat temu no, musieli rejestrować, więc zwłaszcza Norwegowie są trochę innej mentalności niż Szwedzi, więc oni jak przyjdzie do obrony domu, czy tam jakiś wróg zewnętrzny ich zaatakuje, to raczej nie będą tak liberalnie podchodzić jak Szwedzi. Także tutaj to jest bardzo silne zagrożenie dla kogoś z zewnątrz i dla władzy, która powiedzmy bardzo na szkodę Norwegów działała. Także i tu Finlandia i Norwegia to stanowią takie trzony w zasadzie, jeśli chodzi o samoobronę. No i dalsze kraje. No i oczywiście jaki jest efekt, bo w Finlandii 2 lata temu, a w Norwegii no to ten Breivik szalony. Także no, to są sporadyczne w zasadzie przypadki licząc no, ilość obywateli, no bo powiedzmy w Stanach żyje te 300 milionów ludzi, ale kurczę w Stanach to co chwila są jakieś zadymy z tą bronią, zwłaszcza tam na południu. No bo w Stanach jest inny temperament, a w Skandynawii ludzie dużo odpowiedzialniej podchodzą do tej broni. Też powiemy i o krajach południowych, bo na przykład jest Malta. To jest kraj, gdzie w zasadzie mentalność ludzi jest na poziomie Sycylijczyka, więc dosyć tak żywiołowo reagują, a mimo wszystko nie ma tam co chwila strzelanin, mimo powszechnego dostępu do broni na Malcie. No to dżingiel. Ja mam dość wszystkiego! Już sam raz. No to pasuje do temperamentu Sycylijczyków czy Maltańczyków. A no, jakoś jak widać, tak nie ma, że tak robią. No jak widać nie ma. No na Malcie to jakoś się nie słyszy o strzelaninie na Malcie. Chociaż tam kiedyś dochodziło do takich scen, że na przykład jak ustawiano znaki ograniczenia prędkości, to one po kilku dniach były całe podziurawione od kul. Także ci ludzie też nie lubią ograniczeń. A jakoś się nie mordują co chwilę. Przy temperamencie dużo ognistszym niż polski. Dobrze, no i mamy ostatnie 10 minut. Czy jeszcze masz jakieś kraje przygotowane? Znaczy, ja mam tutaj dużo krajów przygotowanych, ale tutaj jeszcze o Finlandii jest ciekawostka, bo po tych strzelaninach, które były w szkole, to dwukrotnie zaostrzono dostęp do broni i w zasadzie polega on na tym, że po prostu trzeba coraz wyższy mieć wiek, ale jeśli chodzi o badania psychologiczne i tak dalej, no to Finowie podchodzą chłodno do tego, więc jeśli wiek tutaj ma główne znaczenie w nieodpowiedzialności w używaniu broni, no to po prostu podnieśli ten wiek do 25 lat po tej drugiej zmianie, bo na początku z 18 na 21, później z 21 na 25. No i efekt jest taki, że w zasadzie jest powiedzmy spokój. No, zobaczymy, czy będzie jakaś kolejna strzelanina, póki co ta zmiana się sprawdziła, bo gówniarzega po prostu nie ma dostępu do broni i problem jest zażegnany. I mamy ponownie Oskara na antenie. No hej, hej. Bardzo fajny wstęp do tematu o broni, chociaż nie wiem, czy aż tak wielkie znaczenie mają te statystyki, bo w sumie chyba nie jesteśmy jakimiś specjalnymi demokratami i chyba nie bardzo ma znaczenie dla kwestii słuszności wprowadzenia dostępu do broni to... Te statystyki, prawda? Chyba nie mają aż takiego wielkiego znaczenia. Mają ale znaczenie... one udowadniają, że jak jest dużo broni, to wcale ludzie się nie muszą mordować. Na przykład na Malcie czy w Finlandii to są tak sporadyczne wypadki z bronią, że Stany by się mogły uczyć podejścia do broni od tych krajów. Mają no znaczenie, żeby ludzie byli świadomi tego, że to nie broń zabija i broń jako taka nie jest niebezpieczna. No tak, tylko że mi się wydaje, że tutaj dużo ważniejszą kwestią jest jednak powiedzenie sobie I powiedzmy takie porozmawianie, czy poruszenie kwestii tego, kto ginie, prawda, w takich strzelaninach. No giną ludzie bezbronni, prawda, bo gdyby mieli broń, to by prawdopodobnie, no, może by ktoś tam zginął, ale na pewno dużo mniej ludzi by zginęło. I o ile dawniej, w dawnych czasach, a może w niektórych krajach, powiedzmy jeszcze do tej pory, lekarstwem na, powiedzmy, takie sytuacje, kiedy giną bezbronni, było uzbrojenie bezbronnych. W tym no właśnie, momencie, właśnie. W tym momencie jest tendencja zupełnie odwrotna. Zamiast, skoro giną bezbronni, to zróbmy więcej bezbronnych, prawda? I więcej policji, która kontroluje każdy aspekt policji. Naszego życia. I tutaj, no jednak, no może faktycznie te statystyki też coś tam pokazują,
ale no to jest też, mi się wydaje, ważne, żeby pokazywać to, że ci ludzie giną, bo są bezbronni. Nie przyczyną, prawda, tych masakr jest to, że ktoś tam ma broń, kto robi masakrę, tylko przyczyną masakry jest też to, że ci ludzie nie mają się jak bronić, prawda? Wchodzi do szkoły, bo przecież wszędzie praktycznie na świecie, a w Stanach to już na pewno, w tych wszystkich szkołach, czy w jakichś uniwersyteckich tam kampusach, czy w czymś takim, jest zakaz posiadania broni i nawet pracownicy, powiedzmy, no, tam profesorowie, czy jacyś tam wykładowcy, czy ochroniarze i tak dalej, oni wszyscy tylko, powiedzmy, ja nie wiem, czy jakieś tam gazy, czy paralizatory tylko mogą używać, bo pistoletów nie mogą. No liberalizm, znaczy liberalizm w cudzysłowie, taki po amerykańsku. Taki neo. No neo, właśnie. Neolewacki liberalizm, znaczy neoliberalizm, czyli lewacki socjalistyczno-komuszy. No to trzeba podkreślić, fundamentach liberalizm nie ma nic wspólnego. No to kto, to gdzie, powiedzmy, jakiś tam psychopata ma iść i mordować, jak nie do szkoły? No to jest najlepsze miejsce, nie? No bo tam wiadomo, albo uczelnia, że... albo kino. No, bo tam wiadomo, że nikt nie stawi oporu, bo nawet, bo powiedzmy, bo po, no w kinie to jest ciemno, to w ogóle jest jeszcze bardzo fajne miejsce, nie? Ale, no bo powiedzmy, jakby tak ktoś chciał, dajmy na to, na stadionie gdzieś zrobić jakąś masakrę, no to na stadionie jest pełno kiboli, to jeszcze nie wiadomo, który jaką pałę wyciągnie i powiedzmy, no pistoletu mogą nie mieć, ale mogą mieć jakieś pały, poza tym osiłki z siłowni najczęściej tam na tych stadionach są, no to można dostać po ryju. Natomiast jak się idzie do szkoły i się robi masakrę, no to co, dziecko się odwinie, a nauczyciel lub parę sztuk, prawda, i to jeszcze bezbronnych, no to wiadomo, że łatwizna, nie? No. I oczywiście no, trzeba wszystkich zachęcać do broni, do posiadania broni, do nie bania się jej. Całkowicie się zgadzam. No, nie wiem, co tu dodać. A w Polsce to w ogóle jest sytuacja bardzo podobna, bo nie wiem, czy nie gorsza. Jesteśmy zupełnie rozbrojeni. W Polsce jesteśmy zupełnie bezbronni, a szkoły są w zasadzie ogólnie dostępne. To bardzo nieliczne szkoły są gdzieś zamykane, powiedzmy, na czas lekcji, ale praktycznie się tego nie praktykuje, bo na przykład we Francji, no to nie wiem jak tam w Anglii, ale we Francji wiem, że tam część szkół, przynajmniej, no to jest, prawda, doprowadza się dzieci, tam rodzice doprowadzają dzieci do szkoły na którąś tam godzinę, a później szkoła jest zamknięta i dopiero się otwiera bramka, powiedzmy, jak się dzieci, jak wypuszczają dzieci ze szkoły, prawda, i rodzice odbierają. No a u nas to jest tak, że szkoła jest normalnie otwarta, dzieci no, w różnych godzinach kończą se, wychodzą ze szkoły, no ale do tej szkoły równie dobrze może każdy wejść Bez przesady, no, czy dziecko ma dorastać w obozie koncentracyjnym, takim zamykanym? Przestępca ma się bać, a nie dziecko. Właśnie przestępca ma się bać, a nie dziecko czuć zamknięte w takiej szkole. Ja myślę, że to kwestia jest też rodziców, jakiej szkoły by chcieli posyłać dziecko. No ja na przykład uważam, że takie przynajmniej, przecież to nie chodzi o to, żeby powiedzmy całkowicie więzić, ale chodzi o to, żeby jednak ktoś sprawdzał, kto wchodzi do tej szkoły i powiedzmy, no jednak jakaś kontrola była i zabezpieczenia od tej strony. A tu w tym momencie ja to mam jeszcze jeden argument. Co się dzieje w polskich szkołach, gdzie mamy kraj, gdzie jest raptem tam 30 parę tysięcy sztuk broni, tak w sumie przyznanej od upadku komuny. Przecież były gwałty w szkołach, zadziganie nożami, kijem baseballowym tam stłuczono kogoś. Przecież były te akcje, co tam jakieś filmik udostępniono w sieci, co samobójstwo popełniła dziewczyna tam w gimnazjum chyba na Pomorzu. I takie wypadki się zdarzają, ile to już, 4 ofiary czy 5? Mimo, że zupełnie nie ma dostępu do broni, więc to jest mit, że jak nie ma dostępu do broni, to się nic nie będzie działo, zwłaszcza jak szkoły tak wyglądają jak polskie. No to tu jeszcze jest kwestia narkotyków, prawda, i prawda, galerianki, które są z powodów narkotyków, prawda, się pewnie też w dużej mierze ujawniają, chociaż to też nie do końca. No. Póki co, Oskarze, byśmy ci podziękowali, jeszcze przelecimy przez kilka krajów, które tutaj mamy w statystykach umieszczone. A ja będę słuchał. Będziemy kończyć audycję, także dzięki za telefon, rozwinęło dyskusję. Dzięki serdeczne, Oskarze. No to precz z komuną. Teraz i na wieki. No to kończ waść te kraje.
Dobra, nie będziemy wracać do tematu Newtown i tego całego świra Adama Lenziego. Także tutaj się skupimy na Niemczech, bo tam też były masakry w szkołach w 2002 na przykład. I właśnie Niemcy też, mimo że na początku chciano całkowicie zakazać dostępu do broni, to jednak poszli po rozum do głowy i po prostu podnieśli wiek do 25 lat, podobnie jak Finowie. Także okazuje się, że jednak wiek tu ma główne znaczenie, bo jak jest człowiek odpowiedzialniejszy, to też inaczej do tego podchodzi. No. We Włoszech, tu jest najzabawniejsze, bo tam jest podobnie jak w Polsce, że jest bardzo skomplikowany dostęp do broni. Oficjalnie tam jest około 200 tysięcy broni myśliwskiej sztuk i 800 tysięcy broni tej sportowej, a dla obrony własnej jest tylko 35 tysięcy, także bardzo mało, podobnie jak w Polsce. Natomiast podobno nieoficjalnie we Włoszech jest 10 milionów sztuk broni, bo Włosi bardzo niechętnie zgłaszają posiadanie broni. Swoją drogą ciekawy jestem, bo byłem we Włoszech kilka razy. Zresztą całkiem fajny kraj, jeden z niewielu, który bym nie ześwirował pewnie od tego porządku unijnego. No i bardzo mnie zastanawia, gdzie oni te broni chowają, bo na ulicach ich nie widziałem. No słuchaj, może te ogromne ilości posiadają specjaliści od broni. Czyli sądzisz, że mafia wszystko ma te z 10 milionów? Nie no, tam muszą się ludzie bronić przed tą mafią czasem, nie? No, a tutaj Francja rządzi po prostu. Francja to jest w zasadzie już tutaj rodzynek na tym torcie, ponieważ imigranci arabscy we Francji dokonują bardzo wielu napadów z bronią w ręku. A wyobraź sobie, że we Francji jest aż 8 kategorii dostępu do broni. Tak, pilnują tego porządku socjalistycznie. No tak. I też 21 rok życia to jest główny próg. A druga sprawa to jest właśnie ten obowiązek rejestracyjny i to zniechęca w zasadzie większość Francuzów, którzy chcą posiadać broń. Chociaż nieoficjalnie też się coś mówi, że może być nawet 10 milionów egzemplarzy, ale to też typowo na nielegalu to ludzie trzymają w domach jako broń kolekcjonerską albo czarnoprochową i tego typu różne rozwiązania. Także tutaj Polska w zasadzie idzie w ślady Francji, bo oficjalnie nie można posiadać broni, a jak masz jakieś kusze, rewolwery czarnoprochowe i inne cuda, no to wiesz, teoretycznie masz broń, z której jak skorzystasz, to cię zaraz do więzienia zamkną. Także. Następny kraj, jeśli jeszcze jest. No to jeszcze Anglia, Irlandia, w zasadzie tutaj nie mam statystyk, mogę jedynie powiedzieć ogólnie, że tam bardzo jest utrudniony dostęp do broni w ostatnich latach. Jedynie broń myśliwska jest dosyć łatwo dostępna, bo tam te tradycje polowań są dosyć duże. No ale też jak ktoś wykorzysta, nie daj Boże, tę broń myśliwską nie tak jak trzeba, no to tam królowa brytyjska go surowo ukaże za to, także nie. Tutaj w zasadzie Rumunia się okazuje, czy Węgry nawet bardziej liberalne niż Polacy. No, Czesi są 10 razy bardziej uzbrojeni na 1000 mieszkańców niż Polska. Także. Czyli no. Okupacja Czech będzie się teraz mniej opłacać niż okupacja Polski, na przykład. A to na pewno. No, zresztą Václav Klaus to jest twardziel, bo on tam miał prawie do skroni przyłożoną broń, prawdzie plastikową, ale to jest właśnie przykład, jak polityk powinien reagować. No, trzeba trzymać fason do samego końca, nawet jak nie wiadomo, co się stanie. No. Niestety politycy ci socjalistyczni to tak nie umieją trzymać fasonu. Jest takie stare przysłowie, że emigrantów, antykomunistów, popatrz, znowu sobie jakiś biały wystrzelił w łeb. Cholera, czemu jeszcze nie słyszałem o żadnym czerwonym, który to zrobił? No chyba tym optymistycznym akcentem możemy skończyć, chyba że jeszcze coś wspomnimy o islamskim Baywatchu. Nie będziemy. Właśnie, złóżmy życzenia, składamy wszystkim życzenia na święta, bo w święta nie zdążymy zrobić audycji prawdopodobnie. No niestety. I życzymy, żeby wam żadni islamiści świąt nie odwołali, jak to się zdarzyło w pewnym miasteczku. Nie pozabierali choinek. Tak, nie zabrali choinek i prezentów, jak to się zdarzyło w duńskim miasteczku. No i cóż, jeszcze jedna rzecz ważna. Kilkakrotnie wspomniałem tutaj Grzegorza Brauna, a to nie bez przypadku. Nie przypadkiem. Mianowicie jest z blogosfery list otwarty w obronie Grzegorza Brauna, który jest... będzie pierwszą ofiarą poszukiwań tworzenia cenzury. No. Drugi obieg i pierwszy obieg dziennikarzy dał ciała, więc blogosfera musi stanąć w obronie Grzegorza Brauna.
W związku ze wszczęciem przez prokuraturę rejonową Warszawa Śródmieście Północ postępowania w sprawie Grzegorza Brauna, kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, oświadczamy, co następuje. Wystąpienie pana Grzegorza Brauna na spotkaniu w klubie Ronina w dniu 11 września, będące powodem wszczęcia postępowania karnego, nie nosi znamion czynu zabronionego, ponieważ nie pada w nim nawoływanie do popełnienia zbrodni. Wypowiedź Grzegorza... Tylko do osądzenia. Co? No do osądzenia przecież tam padła, nie do strzelania zaraz. Właśnie, wypowiedź Grzegorza Brauna stanowi publicystyczny wywód na temat przesądów polskiej inteligencji, zawierający m.in. postulat karania śmiercią za zdradę stanu. Przykład z wyprawianiem na tamten świat redaktorów Gazety Wyborczej i TVN był jedynie ekspresyjną ilustracją przywoływanego wywodu, o czym łatwo może przekonać się każdy, kto zapozna się z całością zapisu ze spotkania. I tak dalej, i tak dalej. Jest ten list otwarty, dostępny na naszym profilu na Facebooku, jest dostępny na portalu niepoprawni.pl i propagujcie go, roznoście po sieci i dołączajcie. Tyle. Życzymy radosnych świąt. Bożego Narodzenia, nie jakichś radosnych spotkań z rodziną i święta spokoju. A no właśnie. No to kończymy. Co robi prawdziwa kobieta w sytuacji trudnej, napiętej, stresowej? Piecze placek ze śliwkami. Konserwa wspiera akcję Koliber dla życia. Koliber dla życia to akcja, która ma na celu ochronę życia od poczęcia. Projekt ten ma uświadamiać polskie społeczeństwo, jak poważnym problemem społecznym jest zabijanie nienarodzonych dzieci. W pierwszej połowie października wystosowaliśmy razem z posłem Przemysławem Wiplerem interpelację w sprawie polskich szpitali finansowanych przez NFZ, w których w 2011 roku dokonywano aborcji. Koliber wyruszył także w Polskę z filmem October Baby. Jest to oparty na faktach obraz o dziewczynie narodzonej podczas aborcji. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na film, a informacje o projekcjach można znaleźć na stronie dlażycia.koliber.org. W komitecie honorowym akcji są... Przemysław Babiarz, Jacek Karnowski, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Sławomir Olejniczak, Grzegorz Braun, Łukasz Adamski, profesor Jacek Bartyzel, Paweł Kukiz, Tomasz Terlikowski. Akcja... Koliber dla życia.